Cześć wszystkim! Przychodzimy do Was z nowym vlogiem. Kto oglądał poprzedniego vloga, ten wie, że dziewczyny w połowie czerwca przechodziły ospę wieczną. Zobaczcie, jak to wyglądało. No co, Majusia, jak się czujesz? Masz dużo kropeczek, tak? Jak Maja dzisiaj się obudziło, mówi, mam tyle pryszczy. Słuchajcie, wczoraj ona... Kropeczka. Tak? Słuchajcie, wczoraj wieczorem ona miała, nie wiem, ze 3 kropki, tak? I ja miałam nadzieję, że to już w sumie będzie koniec, tak? No macie to co? Co tam jest? Chmury, tak? I słońce świeci. Słuchajcie, Aisza od wczoraj ona miała jedną kropkę, Aisza, i teraz Aisza ma tylko 3 kropki, takie nieduże, i bardzo dobrze się czuje. Majusia akurat ma gorączkę, sprawdzimy, tak? Jest ci gorąco czy zimno? Powiedz mi, proszę. Akurat dzisiaj pogodę mamy taką niefajną. Ile ty masz? No, 38... Nie są na kropki na głowie, tak. 38,1. To dobrze czy mało? No 38,1 to nie jest źle, bo w sumie ty miałaś już trochę wyżej wcześniej. Czyli czerwone. Mam nadzieję, że tak. Ale ja właśnie czekam, jak spadnie ta temperatura, żeby po prostu Maja się poczuła lepiej, tak? I może już nie będą wychodziły te kropki. Mamo, a czy tata nie chce sushi? Chce sushi? Mamy zadzwonić do taty? Tak? A będę jedno można, czy dwie? Ile ty chcesz zjeść? Jeśli bardzo chcesz jeść, no to możesz jeść przecież. Słuchajcie, ponieważ my mamy Eliaska, który już przechorował i który w sumie dosyć łagodnie przechodził ospę, no to ja byłam pewna, że dziewczyny, jeśli się zarażą, no to też łagodnie przejdą ospę. I ja byłam pewna, nie wiem dlaczego, że nasze dzieci będą przechodziły ospę jednakowo. Ale słuchajcie, zobaczcie, Aisza ma tylko 3 kropki i w sumie ona bardzo się cieszy i ja mam nadzieję, że ono więcej tego nie będzie miało, ponieważ Aisha było bardzo zła, jak ja wtedy, jak Elias zachorował, no to tak chaotycznie podliczałam, kiedy miną 2 tygodnie, bo... Już nie holujesz? Ty nie holujesz, okej. Okay. Ja chaotycznie podliczałam, ponieważ dużo gdzie przeczytałam, że jak jest rodzeństwo, no to często dopiero po 2 tygodniach aktywuje się choroba i na przykład jak 3. dziecko, no to po tym drugim też po 2 tygodniach, czyli na przykład jak 3 dzieci, no to 1,5 miesiąca mija i wtedy jakby już wszyscy są zdrowi. I wtedy, gdy Elias był chory, no to ja tak teoretycznie podliczałam, kiedy aktywować się choroba może u dziewczyn. Jejsza naprawdę było bardzo zła. Ona mówiła, że ja jej chcę zepsuć wakacje i ona nie chce mieć kropek i póki co odpukać. Aisza ma tylko te 3 kropeczki. Majusia niestety, no to naprawdę ciężej. Nie powiem, że ciężko, ale trochę gorzej niż Elias przechodzi ospę. Maja ma więcej kropek na buzi, na twarzy. Ma więcej na szyi. Akurat na pleckach ma mniej. Elias miał więcej. Na brzuszku w ogóle chyba nie ma. Trochę na pupci, tak? Na rączkach nie ma. Elias miał tutaj na pleckach. Gdzie jeszcze masz? Na głowie też. Elias też miał sporo kropek na głowie, na tej części owłosionej. Majusia chyba trochę mniej, więc widzę, że każdy przypadek jest indywidualny i to widzę po swoich dzieciach i jak różnie przechodzą na przykład ospę i ogólnie wszystkie choroby. I słuchajcie, bardzo się cieszę, że Maja już po tym, jak Elias zachorował, Maja już więcej nie poszła do przedszkola i naprawdę to była najlepsza decyzja. Chociaż nam już lekarz powiedział, że wtedy jak Elias miał te krosty, no to Maja już mogła iść, ale dobrze, że ona nie poszła, ponieważ słuchajcie, ona by, wydaje mi się, że jeszcze gorzej mogła przechodzić tą ospę, ponieważ i tak ona w sumie po przedszkolu miała osłabioną odporność, ona cały czas coś łapała, chociaż wcześniej tego nigdy nie było, no to wydaje mi się, że gdyby ona chodziła jeszcze do przedszkola i czym się zaraziła i jeszcze na to nałożyłaby się ospa, no to naprawdę byłaby katastrofa. Nie drapię, nie ja widziałam. Mamusia, staraj się nie drapać, dobra? Mam ten spray od Eliaska. Zaczekaj, ja chcę ci pokazać. Co chcesz mi pokazać? Sushi. Sushi? A, to nasz filmik, tak? Oglądasz nasz filmik, chcesz sushi albo z krewetkami? Z tym chrupiącym, albo bez. Albo daj mi teraz truskawki, albo wiesz. Jak widzicie, apetyt Maja ma. Właśnie tym musem smarowałam plamki Eliaska. Nie wiem, czy pomógł, czy nie. Ale te plamki w sumie dosyć szybko u niego stały się suche, czyli były takie krosty. Też w instrukcji było napisane, że ten mus pomaga złagodzić dolegliwości i po prostu później jakby nie powstają blizny. Ale to wiadomo, że jak dziecko się nie drapie, no to blizny nie powstają. Zobaczymy, jak to będzie później z Majusią. Będzie dobrze. Będzie dobrze, myślisz? Ja też tak myślę. Z
trzymajcie za mnie kciuki. I za mnie. Za ciebie? Tak. Truskaweczki. Tam jest też kilka czereśni. Dobre? Tak. Pani dorzuciła, jak Elias, a właśnie Elias i tata byli rano na rynku i pani dorzuciła do Eliaska tam kilka czereśni, kilka garści. A bezpłatnie? Bezpłatnie, tak, na spróbowanie. Dobre czy nie? Czy jeszcze nie słodkie? Nie słodkie? Czy słodkie? Trochę. Trochę. Mężczyzna nam przywiózł malinki, czereśnie. No, porównaj nas. Słuchajcie, to są dwie dziewczyny, dwie osoby chorujące jednocześnie, przechodzące ospę wieczną. Ja mam więcej. Ty masz najwięcej. Słuchajcie, Maja ma chyba tych kropek za wszystkich. I za Eliaska, i za Iszę, prawda? Tej nocy nie spała ani ona, ani ja. Maja cały czas się kręciła. Ja wszystko ją swędzi. Czekałam na dzień. Skarżyła się, że całe ciało ją swędzi. Słuchajcie, tutaj na głowie teraz właśnie zrobiłam fryzurę, sprawdziłam wszystko. Te plamki mazałam musem. Pokaż twarz. Mam nadzieję, że więcej już... Nic ci nie wyrośnie, nic się nie pojawi, Majusia. Słuchajcie, tu na twarzy i na szyi to jest dopiero mała ilość. Głowa, cała głowa, ręce, brzuszek, plecki, nóżki. Wszędzie, tak, Majusia? Jest ciężko tu, na palcach. Aisza, słuchajcie, też jednocześnie z Mają przechodzi ospę wieczną. Masz ile plamek na pleckach? Dwie chyba, tak? Jedną tu pod okiem. I w sumie nie da się nawet rozpoznać, że to jest ospa wieczna. Dwie plamki na brzuchu. I to wszystko, tak? Przywiozą wam ziemniaki i cebulę. Będziecie codziennie jeść. Żeby być zdrowy. Żadnej ospy nie będzie wtedy. Jeszcze do tego truskawki. Tak, truskaweczki. A czereśnie i malinki już pokazałam. Piękne. To są polskie. No co ty mówisz? Aisza, widziałaś, że twoje te owocki się powiększają? Tak, rosną. Fajnie to wygląda. Ale musisz go szybciutko przesadzić do ziemi, wiesz? Wracam do was 4 dni później, aby zrobić aktualizację naszej ospy i nagrać Mesio na trampolinie. Tata zaraz pokaże. Siedź. Ja pokażę Mesio. Słuchajcie, Maja już od kilku dni nie ma gorączki. Pokażesz swoją ospę, Majusia, swoją wysypkę, chodź, idziemy tutaj. I za chwilę też zaprosimy Aiszę i sobie porównacie. Patrz. A, patrzę na ciebie. Wow! Zobaczcie teraz. Sekunda. Zobacz. Wow! Prawie rozwaliłeś trampolinę. Słuchajcie, Majusia już ma te wszystkie kropki w sumie zaschnięte, czyli już ma takie... Jeden mi oderwał się. Oderwał się. Już ma takie stróbki. Na zewnątrz Maja póki co nie wychodzi. Jeszcze myślę, że z kilka dni nie. Musimy posiedzieć w domu. Ale czekamy na Aiszę. Czekamy na Aiszę, abyście to zobaczyli, prawda? Aisza, to jest koszmar. Koszmar u Aiszy? Tak? Można powiedzieć, że Majusi już nic nie dolega, prawda? Tylko te kropki na twarzy. I to wszystko już nawet nie swędzą, prawda? Nie? Ale słuchajcie, od ostatniego filmiku, od jakby ostatniego mojego nagrania, minęło 4 dni, 4 doby. I już na swój nos, tak? Nie wiem. Umiem? Tak? Tak? Ty też umiesz? Oj, chyba będzie padać. Wiecie? Chyba będzie burza. Tu się zbiera. Tak kapitalnie, tu słoneczko. Aisza idzie. Chodź. Nie wiem, jak powstaje burza. Jak? Że bo jest tu chmura i chmura. Tak? I chmury tak się połączają. Spotykają? I powstaje co? Burza. Do widzenia. Cześć wszystkim. Słuchajcie, robimy z Aiszą aktualizację, tak? Kiedy ostatni raz nagrywałam, no to Aisza tam miała z 10 kropek i w sumie nie na twarzy, prawda, Aisza? A teraz Aisza uważa, że ona ma pierwsze miejsce w naszej rodzinie z ospą wieczną, prawda? I jednak wychodzi na to, że to chyba Eliasek najłatwiej przeszedł w naszej rodzinie ospę wieczną. Wcześniej byliśmy pewni, że to albo u Mai najgorzej, albo u Eliaska, nie? I ja też miałam taką nadzieję, że Aisza to po prostu ominie i skończy się na tych kilku kropkach. Ale słuchajcie, Aisza, 2 dni temu, już tego nie nagrywałam, 2 dni temu miało gorączkę 39 stopni i właśnie po tej gorączce po prostu całą twarz miała obsypaną. Tak? I Aisza, no teraz już Aisza mówi, że tak, ona ma zepsute wakacje i ile jeszcze to będzie trwało i co z tymi kropkami, czy coś zostanie, no... Faktycznie wszystko jest takie pod znakiem zapytania i dobrze, naprawdę bardzo się cieszę, że żadnego wyjazdu już więcej nie zaplanowaliśmy, nie? Bo byłoby naprawdę źle.
Słuchajcie, jeszcze ten poksklin. Aisza chce uciekać. Ten poksklin, który pomagał Mai. Aisza już nie pomaga i chyba pomolujemy Aiszkę dzisiaj na fioletowo. Chcesz? No mówiłam, że będzie burza. Pada! Wow. Mai, widzisz tam, widzisz. Wow. Uwielbiam taką pogodę. Tak cichutko chciałam was nagrać. Co ta Maja robi? Majusia w moich butach zimowych. Naprawdę. Co się stało? O-o. Masz uszkodzony banan. Połamał się, tak? Nie. Nie, jest okej? Okay? W porządku? Słuchajcie, pamiętam jak Eliasek był trochę mniejszy i jak mu się łamał banan, no to on go prosił skleić i już nie chciał go jeść, bo to był połamany, uszkodzony banan, a teraz już okej. Okay. Słuchajcie, kończymy już tego vloga. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia, do kolejnych filmów. Pa, pa!